Powickie słuchowisko, ptaki jeziora Powickiego. Uch, chłodno się zrobiło. Czuć, że nadchodzi zima. Patrz, ile wciąż tu jest ptaków. Chyba powinno odlecieć do ciepłych krajów. A może one właśnie przyleciały do ciepłych krajów? Do ciepłych krajów? Od kiedy to powiedz w listopadzie może nazwać ciepłym krajem? No właśnie. Niektóre z tych ptaków przylatują z północnego wschodu. Widzisz te duże, jasne mewy? To mewy srebrzyste. Niektóre z nich nie tylko mogły przylecieć tu z polskiego wybrzeża, ale na przykład z Finlandii. A niby skąd wiadomo, że leciały one akurat z Finlandii? Ornitolodzy zajmujący się ochroną ptaków zakładają im specjalne obrączki z GPS-em i mogą monitorować ich aktywność. Można powiedzieć, że jesienią i zimą w Powidzu zimują gatunki zwykle związane z Morzem Bałtyckim. A najbardziej charakterystyczne, te czarne kaczki, to grążyce. Ciemne ptaki z białą łuską na głowie to łyski. Można też zobaczyć perkoza z ciemnobrązowym czubem i rdzawo-czarnymi bokobrodami. Niesamowite, że tutaj możemy zobaczyć tak różnorodne ptaki. No, w końcu Zatoka Powicka to swoisty hotspot, jeśli chodzi o obserwacje ptaków. A na tym jeziorze największym siedliskiem ptaków jest wyspa Sitko. Prawda. Czytałem kiedyś w internecie, że są tu jakieś super rzadkie gatunki mew. A ponoć też niesamowicie piękne. Pewnie czytałeś o mewach czarnogłowych. To prawdziwy ewenement. W Polsce żyje tylko 80 par tego gatunku. A z nich jedna para upodobała sobie właśnie nasze jezioro. Mają charakterystyczne ciemne główki. Przecież widziałem tu mnóstwo mew z czarną głową. Na pewno widziałeś śmieszki. Ich na Sitku jest najwięcej. Mewa czarnogłowa jest podobna, ale jej czapka jest smolisto-czarna i sięga dalej, poniżej karku. Poza tym końce skrzydeł mewy czarnogłowej są białe, a dziób jaskrawo-czerwony. To naprawdę rzadki ptak, a poza tym to takie podróżniczki. Latają po różnych krajach i często zmieniają miejsce gniazdowania. Czy to już koniec tego wykładu? Jeśli chcesz wiedzieć, ptaków na tym jeziorze można zaobserwować o wiele więcej. I niektóre z nich to prawdziwe perełki. Nury, łabędzie czarnodziobe, których niestety jest coraz mniej, bernikle białolice, bieliki albo uchle. Widziałem ostatnio dzikie gęsi. Leciały wieczorem w stronę jeziora. Czy to możliwe? Tak, bo one nocują na jeziorze. A w dzień żerują na polach. Mają też trochę taki włoski zwyczaj. Około południa robią sobie siestę i odpoczywają na jeziorze. Widzę, że trafiłem na ornitologa. A raczej ornitolożkę. Raczej ornitolożkę amatorkę. Polecam kupić dobrą lornetkę i samemu poobserwować. Jak widzisz, można to robić cały rok.